Dalej markuję. No to może być ostatnia bitwa. Tak, trochę zastanęłem z tymi procentami przez chwilę. Przy 90 się zatrzymało. Jak poszło do góry, to mnie gość wepchał do wody. I potem zrobiłem jakąś bitwę za 0. Potem miałem tą matkę za 300 damage'u, gdzie goniłem przeciwników i nie mogłem nic dogonić. W następnym miesiącu wymieniam muzykę na inną, zobaczymy, czy tam to będzie lepsze, a tam będzie po prostu radio z licencją na precela. Zajechał. A pan ryba uciekł przez to. Mów, jakich czołgów brakuje, jak nie fart jeszcze. Przejeżdżał obok gościa i dostajesz blinda. Doceniasz ten czołg? Magazynek. Jakby ten czołg był mniejszy, to byłby przyjemniejszy, no ale nie ma tragedii. To działo ma dosyć mało penetracji, jak na siódemkę. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. CGC. To dodaj go. Od siódemki do dychy. Fluffy, możesz dodać, jeśli nie ma takowych. Nie wiem, czy CGC-ka wymieniałem w ogóle. Jak Sebastian wpisywał tą listę. Patrzcie, mówiłem 200 będzie? 230. To znalazłem. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. To musiał poczuć. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. Jednego mniej. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. Weszło jak masło. Przeciwnik oberwał. Jakie rady to 9-2 czołgu lekkiego? Jak nim grać? Nie wiem, ja na te 9-2 używałem optyki, dosyłacza i wenty. Jest to mały czołg, dobry do pasywów. Ale z drugiej strony ma bardzo niską mobilność, bo aktualnie 60 km na godzinę lejcikiem.